Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers w naszej historii Czarnej Kompanii. Co my tutaj mamy? Konrad jest jeszcze trochę ranny, ale myślę, że nie będzie mu to wiele przeszkadzało. Zobaczmy, czy mamy tutaj jakiś kontrakt do dyspozycji. Mamy kontrakt. Jeżeli chodzi o wszystkie zasoby, to na razie jest ok. Nowych ludzi, to jest jakiś minstrel, farmhand, kolejny żebrak. Myślę, że na razie bym nie inwestował w kolejnych. Mamy 8 osób, jest to całkiem sporo, 8 żołnierzy, więc póki co spróbowalibyśmy może lepiej ich wyposażyć po prostu, bo im więcej osób oczywiście, tym większe mamy szanse z większymi grupami wygrać, natomiast problem jest taki, że to troszeczkę kosztuje, trzeba im płacić. Dobra, mamy tutaj negocjacje. Co oni chcą tutaj? Brygandzi, czyli jacyś tam w tym momencie bandyci pozabijali Ludolfa i całą jego rodzinę i pewnie będzie trzeba ich tam po prostu, że tak powiem, wyeliminować. Ile zapłacą nam za to? 420 koron, całkiem nieźle. Możemy ich poprosić, żeby coś nam dali od razu, część zapłaty przed wykonaniem zadania, ale to chyba nie. Ale zobaczmy, czy będą w stanie zapłacić więcej. 460. No, dobra. Okej. Akceptujemy kontrakt i zobaczmy, gdzie musimy się udać. Tutaj są. No to jedziemy tam. Znaczy nie jedziemy. W sumie nie jesteśmy konno, że tak powiem, tylko pieszo cały czas. Ojeju, przez jakiś las będziemy szli. Przyspieszmy to trochę. W nocy też nie byłoby dobrze walczyć, bo wtedy nasi łucznicy mają karę do celności. No wiadomo, w nocy gorzej widać. Tu jeszcze jakimiś górami się będziemy gdzieś... jacyś bryganci nas gonią! Gonią nas, o rany! Z nimi nie chcemy walczyć. Uciekać, uciekać, uciekać. No, drogi są niestety niebezpieczne, trzeba uważać po prostu, bo czasami można dostać, że tak powiem, czapę od kogoś innego. Dobra, mamy tutaj jakichś tam bandytów. Zobaczmy, ilu ich jest. No, łuczników żadnych nie mają. W sumie możemy poczekać. Tu mamy jakiś teren wyższy, ale ja bym się tutaj nie spieszył. Poczekajmy na nich spokojnie. Może jesteśmy w stanie jakiegoś z nich trafić. 43. Jesteśmy w stanie trafić. O, pięknie. O, prawie nie żyje. Draśnięte ucho. No dobra. Okej, a jak tą kuszą? Kusza jest poza zasięgiem trochę. Chyba, żebyśmy sobie zaryzykowali. Podeszli tutaj. Tylko później będziemy musieli tymi osłonić naszego kusznika. 54. Pięknie. Przebite mięśnie nogi. I od razu się już widzę, flagę wywieszają. Dobra, możemy trochę się cofnąć. No i co? Czekamy. No, zamiast jeszcze odważni do przodu lecą. Trochę za daleko, ale... Może się tutaj przesuńmy. A jakby dać szybkie strzały? 22% szans, 5%. To słabo trochę. 38%. Wygląda na to, że to 38 mamy najlepiej w tym momencie. Dobra, załatwiony jeden. Okej. Tutaj bym jednak trochę do przodu podszedł i podniósł tarczę. No dobra. Ten powinien iść tutaj. Załatwmy tego gościa. Tu nie będziemy nic w stanie zrobić, ale tu jeszcze jesteśmy w stanie coś zrobić. Albo możemy tarczę podnieść, albo spróbować go trochę dziabnąć. Ten ma topór. Spróbujmy tym toporem walnąć tego. Ło, odrąbaliśmy mu głowę. Krwawe te walki są trochę. Ale tak to już bywało w średniowieczu. Dobra. 47. Widzę, że w zasadzie to nawet nie mieli okazji zadać ani jednego ciosu. Póki co. O, tutaj nie. Musimy przejść wyżej. No. Teraz będzie miał okazję. O! Jeszcze jedno wyżej. Dobra, teraz mamy czyste pole strzału. Nie trafiliśmy. Dobra. Okej. To myślę, że jest... Można go tutaj zajść od tyłu. O, i spróbujmy go załatwić. A, jeszcze. A łucznikiem to czy kusznikiem wiele nie zrobimy. Musimy przeładować. Nie. Dobra, a możemy go widłami spróbować. Tu mamy zasięg 2 pól. Dobra. Bez żadnych strat, bez żadnych zranień. Zranień załatwione. Co mamy? Jakieś narzędzia, jakąś tunikę 35. Tutaj jakieś amunicje, jakiś sygnet. No i trochę jedzenia. Całkiem nieźle, ale... Teraz musimy wrócić do Gunheimu. Tutaj się pamiętali jakiś ten. Może spróbujmy, zobaczmy, którędy teraz będzie bliżej. No właśnie, ci tutaj są i tu ich jest znacznie więcej. O, dorwali nas. O, dużo. I jeszcze jacyś łupieżcy, korsarze, bo, czyli tacy lepiej wyposażeni. Zbóje. O kurde, ile ich tam jest? 14. No to mamy, że tak powiem, problem. Trzeba będzie zająć pozycję tutaj na tym wzniesieniu. Nie ma wyjścia. Czy jesteśmy w stanie trafić? Nie. A jeszcze tam jacyś są. No, teraz będzie kiepsko trochę. Okej. 14, bardzo dużo, ale zdorwali niestety. O. Nawet nieźle wyposażeni są, widzę. Nie wygląda to dobrze. Możemy zawsze uciec. Spróbować. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, ten ma tarczę. Tak, jeszcze zdążymy teraz w tym momencie. Tym tutaj, może nie. Tym może tutaj spróbujmy. Okej, jakby się tu rozmieścić? Ci z włóczniami będą tutaj, ten z włócznią tu, ten tutaj, łucznik gdzieś tutaj, a ten powinien tutaj. Ach, kurczę, tylko nie dojdzie za bardzo. No to na razie się cofnijmy tutaj. Musimy wykorzystać każdą przewagę. Dobra, mam nadzieję, że ten zdąży. Nie, ci jeszcze zaatakują, ale oni są daleko. Dobra, tego w środek. I jest tyle, że niestety będą nas z boku zachodzić, nam tych łuczników i to jest niestety pewien problem. Ale no nie mamy za bardzo wyjścia. Dobra, teraz się zacznie właściwa walka. Ten łucznik jest tu w miarę bezpieczny. Zobaczmy, czy szybkich strzałów... 34% szans, a jakiś taki 52%. Ci mają lepszą zbroję. Spróbujmy. O, strafiliśmy zamiast tego tamtego. Może być. Tutaj oczywiście ściana włóczni. O, ten jest jakiś lepiej wyposażony gość. 57, 13, 16, 64. Ja bym wszedł tam, gdzie mamy większe szanse. Dobra. O, niestety zaangażował nas tego, kurczę, a on nie ma zbroi, ma tylko te widły. No niestety, najlepiej by było, żeby z tym się zamienić, ale no nie mamy jak po prostu. I teraz już jesteśmy tutaj... Nie, możemy zrobić, odepchnąć go. Okej. No i nic więcej nie możemy zrobić. Dobra. O, i tak nas dorwał inny. Próbują górą przejść. Wiedzą, że tutaj są te włócznie wystawione. Okej. No... Jakby tak mu pomóc? Arnulfowi. Okej. Musimy chyba poddać w tym momencie ten... Spróbujmy jednak tak zrobić. I teraz tak, co możemy zrobić? Możemy go zaatakować, albo możemy tarczę podnieść. Ach! Odrąbaliśmy mu łeb. Dobra, na razie nie jest źle. Ich przewaga trochę maleje. 34. Jakieś marne szanse. Ten ma broń, która zasięgowo działa. Okej. O, rozpoznaję. To jest taki jakby, nie wiem co to jest, ale... O, próbują nas od tamtej strony podejść. Dobra. Okej. Ci będą ciężcy do rozwalenia. Musimy się ruszyć tutaj, niestety. 63, 78. O, dobra, dostał ładnie. Teraz tak. Jaka jest kolejność? Ten będzie następny się ruszał. Ja myślę, że powinniśmy tutaj... A chociaż tego trzeba by się wymienić z tym. Nie. Spróbujmy tego załatwić gościa. Dobra. A okej, teraz się zacznie jadka. 8%. 34%. Dobra, nie trafiliśmy, niedobrze, no właśnie. Nie mają tych toporów dużo i tych takich morgensternów czy jakiś tam. To nie jest ciekawe. Dobrze. O, mają jakichś tam łuczników. Musimy tam jakby tu wycofać tego, kurczę, no nie da się w tym momencie. Musimy jednak chyba zejść z tej górki. 63. O, dużo nie narobiliśmy. No zobaczymy. Okej, nie trafił. Dobra. O, ten już jest coś nie... Za bardzo otoczony w tym momencie. Ma kłopoty. Ma kłopoty. O, dobra, na szczęście kusznik jest ten. Okej, na pewno musimy tak. Tarcza w górę. Kogoś by tu trzeba było załatwić. 37, 22, 22. Ach, niedobrze. Dobra, łucznik. Okej. Czy kogoś możemy tam trafić? Kiepsko trochę, 7%. Gdzie mamy największe szanse? Wszyscy są zasłanięci. Nie mamy dobrego strzału w tym momencie. ale przynajmniej wiedziałem, że tego możemy trafić. Dobra. Ok. A, tym nie możemy odejść, bo jesteśmy w zasięgu. Kurczę. Moglibyśmy go odepchnąć. Tylko pytanie, czy nie lepiej go po prostu kujnąć w ten sposób. I w ten sposób sobie odejść tutaj. Dobra. Tym nie możemy odejść, bo jesteśmy tu zaangażowani. Można by podnieść tarczę, ale... A myślę, że im więcej uszkodzeń zadamy, im szybciej, tym lepiej. Ach, nie trafiliśmy. Dobra, teraz się zacznie jatka. Ops, trochę nam zbroje, czy rzucają jakimiś, kurczę, dzidami. Dobra. Ok, tutaj podejrzewam, że musimy odejść troszkę stąd. Tutaj nie będziemy w stanie strzelać stąd. A tutaj... Tu jest w zasadzie troje naszych. To by było najlepsze miejsce. 71. Nie trafiliśmy. Niedobrze. Ok, kogo możemy trafić? Tu mamy w miarę czysty strzał, ale nie za dobry. O, załatwiliśmy go. Pięknie. O! Tormund ma problemy. No ale cóż, musimy najpierw tutaj załatwić. Ten jest ranny. Spróbujmy go załatwić. No, jeszcze się nie udało. Ten jest otoczony, niestety. Trzeba będzie mu jakoś pomóc. Ale na razie nie mamy jak. O, już nas tutaj wszedł w zasięg tego łucznika. Niedobrze. O właśnie, nie możemy teraz nic zrobić, chyba żebyśmy spróbowali tym nożem. Ten nóż też nie jest zły, bo albo możemy dziabnąć go, albo możemy spróbować go przebić. Tylko że to jest mniejsze, bo to ignoruje zbroję, tylko ma mniejsze szanse na trafienie. 30% szans, a tu mamy 46. O, coś żeśmy go tam trafili. O, rozniszczyli nam tarczę. Bertel stracił tarczę niestety. Okej. Spróbujmy tych załatwić jak najszybciej. Dobra. Okej. Tormund jest w czarnej D, za przeproszeniem. Kogo może tu szybko załatwić? Ten jest ten jest otoczony. I oni mają w otoczeniu mają premię do uderzeń, niestety. Tu niewiele narobimy. 37. Dobra. Tym możemy dziabnąć tego. I tu mamy jeszcze kilofa jakiegoś. Co możemy? Zniszczyć zbroję. A ten już jest ranny. No. Dobra, załatwiony jest. O kurczę, oj. Berengar ma problemy. I to duże problemy, niestety. Tu mamy 51% szans, 76. Okej, załatwiony. Kto następny rusza się? Ten, o! Będzie kiepsko, oni są dobrze opancerzeni. Dobra. Okej. Nie trafili, dobra. Tormund, ach, te nazwy, trzyma się jakoś. 22% szans, to za kiepskie szanse. 40% szans. Dawaj. No, niestety nie. O kurczę. Hugo też ma problemy. Dobra, tu ten ucieka, ci uciekają, czyli mogę bezpiecznie w tym momencie odejść od nich, z tego co pamiętam, tak? Ucieka, ucieka, czyli o ile sobie dobrze pamiętam, mogę teraz bezpiecznie uciec. Ok. I spróbujmy, zeszczu pod rynnę trochę. Ucieka niestety Tormsmund, kurde, chyba zginie. Dobra, spróbujmy przynajmniej tego dziabnąć. Tu możemy przejść kawałek do przodu. Albo myślę, że załatwmy go. A tutaj spróbujmy pomóc Tormsmundowi. Nie trafiliśmy. O, niestety chyba... Tormsmund chyba zginie, niestety. O, kusznika nam tu... O, niestety. Niestety, Tormsmund zginął, ale walczył dzielnie. Kurczę, tu nie możemy teraz nic zrobić. Przesuńmy się na koniec kolejki. Dobra, załatwiony. O, ten nasi też, kurczę, coś się, że tak powiem, wahają trochę. Dobra, tego gościa trzeba przede wszystkim dziabnąć. Pięknie. O. O. Bertel ma problemy. Ok, co możemy z tym zrobić? Kurczę, on jest ledwo żywy, ale... Nie, możemy tego chyba dziabnąć? Nie możemy go dziabnąć. Okej. Najchętniej bym odpoczął tutaj. Dobra, teraz tak, tego możemy albo odepchnąć, albo po prostu spróbować. No właśnie. Dobra, ten ma problemy niestety. Musimy go wspomóc. Aha, tu jest jednak, zastawia nam drogę ten gość. Dobra, ci uciekają. O, próbuje uciekać, no i oczywiście mu się nie udało. Dobra. A, możemy strzelać. Kusznik może strzelać. Aha, bo ten jest uciekający, dobra. To tu musimy zrobić 57. Tu mamy 57% szans. Pięknie. Co on ma? Nogę przebitą, dobra. O tym nic nie możemy zrobić. To jest kto? To jest nasz łucznik. Spróbujmy wymienić mu z powrotem łuk. O, ranny jest. O, zabili Bertla. Bertel zginął. Niedobrze. Bardzo niedobrze, Bertel zginął. Nie trafiliśmy. Okej. Okay. 42, 63, ten ucieka. Dobra. Dobra. Okej, tamten coś tam robi. Dobra. O, właśnie, tak myślałem. Dobra, ale może łucznikami. 8% szans tylko na trafienie? Czemu tak słabo? Tu mamy 56% szans. Dobra, pięknie. Kusza trafiła. to ten niech zostanie tutaj, niech wystawi włócznie na wszelki wypadek, jakby coś go tu podeszło. 36%. Ten jest najgroźniejszy w tym momencie. Dobra, to Rainer. Okej. Dobra. O, niestety zabił go. A no, ci uciekają, widzę, albo nie wiem co robią. Dobra. No niedobrze. Tu jesteśmy co prawda... Dobra, załatwiony. Ciężkie straty. Nie będziemy ich już gonić, chociaż nie mamy czym. Okej, zginęło 3 naszych. Thorismund, który był już w 2 bitwach. Arnulf, który w zasadzie co dołączył. No i Bertel. Bertel to chyba był 5 dni, 3 dni ten. No właśnie, to jest chyba ten początkowy Bertel. Właśnie nie wiem, Rainer był początkowy, Konrad i chyba Berengar. To nie. Okej, duże straty żeśmy ponieśli, ale udało nam się odeprzeć praktycznie 12-osobową drużynę. No i mamy trochę zbroi, fajnie. Przynajmniej się opłaciło. Ale była ciężka walka. Dobra. Wracajmy do Gunheima jak najszybciej. Mam nadzieję, że już nie napotkamy nikogo po drodze. Co jest? Okej. A, to są no właśnie, to jest takie główne, jak można powiedzieć, zadania, główne questy, które sobie wybieramy, że musimy coś osiągnąć, no i wtedy jakby zdobywamy reputację. Albo możemy mieć, właśnie potrzebujemy sprzymierzeńców, czyli musimy zawrzeć, jakby no, wykonywać zadania dla poszczególnych miast, żeby, czy tam frakcji, żeby zyskać ich przychylność, albo musimy mieć 12 ludzi w kompanii. Nie wiem, co będzie łatwiejsze w tym momencie. 12 ludzi. Ja bym nie chciał iść na razie w rozbudowę naszego w tym momencie ilości osób. Spróbujmy pójść na ten pierwszy. I tu mamy właśnie, musimy mieć status zaprzyjaźniony z jakąś jedną z frakcji, powiedzmy, cywilnych. Okej. No tych, kurczę, co żeśmy tu napotkali, no to było kiepsko. Ale troje niestety poległo, tak już jest. Szkoda tylko tego, co było 2 poziomu, chyba było kilku. I nie mamy w tym momencie już tych... Wyczyściliśmy te szlaki handlowe, to na szczęście. Zobaczmy, jak przedstawiają się sprawy. 2 dni, 1 dzień leczenia, 1 dzień. No i wszyscy mają promocję w tym momencie, ale tym myślę, że się zajmiemy w następnym odcinku, jak również reorganizowaniem w tym momencie tutaj naszego, no może ja między odcinkami zreorganizuję ten cały ekwipunek. No i zastanowimy się również nad tym, co zrobić, jeżeli chodzi o no, zatrudnieniem nowych ludzy przede wszystkim. No i co? No i poszukaniem kolejnych kontraktów. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za wszystkie komentarze, za polubienia i zapraszam do następnych. Cześć!